wspólnotę. Symbole narodowe darzone są ogromnym szacunkiem. Są zewnętrznym przejawem naszej odrębności, budują poczucie dumy narodowej. Nasze dzisiejsze spotkanie to manifestacja naszego szacunku do symboli narodowych. Thank you.
Państwo, drodzy uczniowie. Sztandar szkoły dla każdej społeczności szkolnej jest symbolem Polski, narodu, małej ojczyzny. Przypomina nam o historii i tradycji naszego kraju. Sztandar szkoły jest znakiem, który jednoczy obecnych uczniów szkoły z jej absolwentami i tymi, którzy rozpoczną w niej naukę. O sztandarze pięknie powiedział nasz wielki rodak, kardynał Stefan Wyszyński, który tak stwierdził. Sztandar to znak, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś pomiędzy hymnem narodowym a przysięgą żołnierską. Dlatego sztandar należy otaczać czcią i okazywać należne honory. Szkoły wyprowadzają sztandary w czasie największych szkolnych uroczystości. Wyprowadzają sztandary w czasie ważnych świąt państwowych. W bieżącym roku obchodzimy przepiękny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Niezwykle ważny jubileusz, niezwykle ważne święto. Dlatego zespół szkolno-przedszkolny odpowiedział pozytywnie na zaproszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kaliszu, który od 6 do lat organizuje na terenie województwa wielkopolskiego międzyszkolne turnieje pocztów sztandarowych. O randze tych turniejów świadczy fakt, że są one wpisane co roku na kuratoryjną listę zawodów szkoły. My przyjęliśmy zaproszenie do zorganizowania takiego turnieju w naszej małej ojczyźnie, w naszej gminie Jasin. Tym samym dzisiejszą uroczystością pragniemy zainaugurować oficjalne obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Jasin. Jest nam niezmiernie miło, że patronat nad dzisiejszą uroczystością przyjął pan Andrzej Kamyszek, burmistrz Jasienia, którego serdecznie witam. Bardzo się cieszymy, że nasze zaproszenie przyjęła przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego, pani Helena Zawisz. Walczaka. Witam serdecznie podpułkownika
Koninie. Życzę, aby dzisiejszy turniej dostarczył nam wszystkim bardzo dobrych wrażeń, miłych wrażeń, a uczestników zachęcam do bardzo sympatycznej walki, walki takiej, która żeby wam przyniosła jak najwięcej satysfakcji. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami w tym turnieju, ponieważ w ten sposób uczcimy to, co dla Polaków jest najważniejsze, naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo. Jak pani przewodnicząca powiatu zwróciła uwagę, że po wielu latach odradza się w Jasionym harcerstwie. I to właśnie nauczyciele dla uczczenia lub stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości podjęli takie wyzwanie, że przyjmą na siebie ten obowiązek obrócenia harcerstwa, bo wiadomo, że to jest, że harcerstwo, jak to podawał na pytanie, opiera się na miłości ojczyzny i patriotyzmu. I tam ta nasza kluba siedzi i reprezentuje szkołę podstawową w Jasieniu. Jest to wielopoziomowa drużyna harcerska. Numer 7. Poczet sztandarowy i drużyna Szkoły Podstawowej w Tuplicach.
8 poczet sztandarowych drużyna szkoły podstawowej w Wicinie. Obie części konkursu będą się odbywały w tym samym czasie. Z tym, że drużyny wiedzy dadzą się z częścią jury do sali obok, gdzie będą rozwiązywały test wiedzy. My natomiast oglądać będziemy piękne pokazy muszki parannej wykonanym kosztów sztandarowych szkół. Nad prawidłowością wykonania wydawanych komend czuwać będą żołnierze zawodowi z jednostki wojskowej, czekają wraz z pozostałą częścią jury. Zanim rozpoczniemy rywalizację, popatrzmy na pokaz muszty w wykonaniu pocztu sztandarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu. Dziękujemy naszym strażakom. Pora więc zaczynać nasz konkurs. Czy drużyny są gotowe? To zaczynamy. Prosimy wszystkich o powstanie. Baczność. Poczty sztandarowe, sztandary wyprowadzić. Brawo, brawo! Życzymy im powodzenia. My natomiast zaczynamy część praktyczną turnieju, którą poprowadzą Równa Maria Zaatanowska i prezes Stowarzyszenia Militarno-Historycznego Szaruta na Sieniu Rafał Sowa. Witamy Was bardzo serdecznie. Teraz podamy odwolny... Baczność! Na wprost, marsz! Stój! Lewo zwrot! Baczność! Do hymnu! Baczność! Kierunek na wprost po kwadracie marsz! Zapraszamy od
szkole podstawowej w Morzynie. Zakręćmy ich brakami. Baczność! Na wprost marsz! Stój! Lewo zwrot! Baczność! Do hymnu! Baczność! Kierunek na wprost po kwadracie marsz. Stój! W prawo zwrot. Na wprost marsz. Brawo. Szkoła podstawowa w Morzynie. Dziękujemy bardzo. A teraz prosimy o zaprezentowanie się pocztu sztandarowego numer 3, a jest to Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi numer 3 plus. Powitajmy ich brawami. Baczność! Na wprost marsz! Stój! Lewo zwrot, baczność, do hymnu. Baczność, kierunek na wprost po kwadracie marsz. Stój! Prawo zwrot, na wprost marsz. Brawo, brawo! Szkoła podstawowa numer 3 plus. Teraz nastąpi prezentacja pocztu sztandarowego numer 4 Szkoły Podstawowej z Jasienia. Baczność! Na wprost marsz! Stój! Lewo zwrot! Baczność! Do hymnu! Baczność! Kierunek na wprost po kwadracie marsz! Stój! Prawo zwrot! Na wprost marsz! Dziękuję. Szkoła podstawowa w Jasieniu. I prosimy o przygotowanie się pocztu sztandarowego numer 5 ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Lubsku. Baczność! Na
Baczność! Dom, wymiór! Baczność! Kierunek na wprost po kwadracie marsz! Stoi! Prawo zwrot! Na wprost marsz! Dziękujemy! Szkoła Podstawowa na Panie Darius. Przed nami zaprezentuje się teraz poczet sztandarowy z numerem 6, a jest to Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku. Baczność! Na wprost marsz! Stoi! Lewo zwrot! Baczność! Do hymnu! Baczność! Kierunek na wprost po kwadracie marsz! Prawo zwrot! Na wprost marsz! Dziękujemy. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku. Prosimy o prezentację pocztu sztandarowego numer 7. Szkoła Podstawowa Duplice. Baczność! Na wprost marsz! Stój! Lewo zwrot! Baczność! Do hymnu! Baczność! Kierunek na wprost po kwadracie marsz! Stoi! Prawo zwrot! Na wprost marsz! Brawo! Szkoła Podstawowa Duplica! A przed nami wystąpi już niestety ostatni poczet sztandarowy z numerem 8, reprezentujący Szkołę Podstawową w Wicinie. Baczność! Na wprost marsz! Stoi! Lewo zwrot! Baczność! Do hymnu! Baczność! Kierunek na wprost po kwadracie marsz! Stój! Prawo zwrot!
Aby jury mogło dokonać oceny, poprosimy raz jeszcze poszczególne sztandary, ale już wszystkie razem, o wspólne przejście. A wy, kochani widzowie, nagrodźcie ich jeszcze raz brawami. Oddajemy głos pani Małgorzacie Szewczyk-Sokalskiej i Kacprowi Zielonka. Witamy was ponownie i zapraszamy na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Ale zanim zaczniemy, podziękujmy jeszcze raz prawami naszym prowadzącym. Część muzyczną naszego programu poprowadzi Sylwia Buchajer wraz z panem Mirosławem Sychem. Zapraszamy. Witam państwa. Kiedy zapytałam młodego człowieka, jakie znaczenie miały i mają pieśni,
myśli patriotyczne dawniej i dziś, odpowiedział. Dawniej opisywały sytuację w Polsce, poruszały tematy o ważnych wydarzeniach w Polsce, były pisane z żalem i smutkiem, pomagały Polakom na wojennych frontach oraz były podporą dla zatrudzonych rodaków. Teraz przypominają, jak było dawniej. Uczą, jak być patriotą. Wspominają ludzi, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Wzbudzają łzy w pamięci naszych rodaków. Pomagają świętować uroczystości narodowe oraz lepiej poznawać i rozumieć dawne czasy. Zaczęliśmy hymnem, który chcielibyśmy, żeby był myślą przewodnią dzisiejszego spotkania. Myślę, że każdy z nas prosto z serca może zaśpiewać hołd Ojcu Polską. Przecież Polska to nasza ojczyzna. Takie właśnie są te pieśni. Zapraszamy Was wszystkich do muzycznych podróży i wspólnego śpiewania. Nasze muzyczne i patriotyczne karaoke uświetli teraz uczestnica klasy trzeciej, Szarlota Myszkiewicz. Zapraszamy Szarlotę, która zaśpiewa dla nas piosenkę Jesteśmy Polką i Polakiem. Macie ją Państwo również w swoich śpiewnikach, więc zapraszamy gorąco i prosimy o dołączenie się w wspólne śpiewanie. Pierwszy brawa do Szarlotty, uczestnicy klasy
wszystko ze sprawą Gabrysiu. Thank you.
Thank you.
zaproszone uczennice klasy 6B do wspólnego zaśpiewania bardzo znanej pieśni pod tytułem Przybyli Bułani. Macie Państwo ją również w swoich śpiewnikach i nie ukrywam, że na Was też liczymy. Także wspomóżcie tutaj nasze dziewczyny, zaśpiewajmy do głosu. Thank you.
Dziękujemy bardzo za wygłoszenie. A tym razem dziewczęta z klasy 6 i 7 przeniosą nas w czas szczególny. Czas, który zbliża się do nas nieuchronnie. Czas początków maja, miesiąca szczególnego w naszej historii. Prosimy wszystkich Państwa o wspólne zaśpiewanie Mazurka 3 maja. Również, żeby dołączyć do Agnieszki. To wasze wujny, może tyle. Tak.
nie będzie komentarz. Pomaszerujmy wspólnie z dziewczynką. Potrzebujemy waszych głosów i waszych serc. Zapraszam do śpiewania. Gdzie jest gwiazda? Gdzie jest gwiazda? Gdzie jest słońce?
Dziękujemy bardzo, Marycie. Dziękujemy też wszystkim Państwu za to, że dołączyliście do naszego wspólnego śpiewania. W ten sposób każdy z Was dołożył małą cegiełkę do szerzenia patriotyzmu, do oddawania wartości patriotyzmu. Każdy z nas. Dziękujemy Pani Sylwii Kochaje i Panu Mirosławowi Zuchowi za wspólne patriotyczne muzykowanie. Czy któryś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Zapraszamy. A publiczność prosimy o oklaski.
Prosimy pana burmistrza Andrzeja Kamyszka, panią dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Jasieniu o wręczenie nagród, dyplomów oraz pamiątkowych medali naszym uczestnikom, a panią Bogumiłę Kucowską o ogłoszenie werdyktu jury. Trzecie miejsce.
Prosimy teraz delegację jury, pana burmistrza i panią dyrektor o wręczenie dyplomów pamiątkowych młodego patrioty oraz uhonorowanie wszystkich uczestników pamiątkowymi medalami. Co było motywacją? Była to propozycja naszego kuratorium w Gorzowie na dołożenie swojego wkładu do udziału w rozpoczęciu stulecia obchodów odzyskania niepodległości. Projekt, który żeśmy tutaj przedstawili Państwu, jest to projekt międzyszkolnych turniejów pocztów sztandarowych, do którego udziału zaprosiliśmy ościenne szkoły z Lubska, z Górzyna, z Tuplic, które to przyjęły bardzo chętnie nasze zaproszenie i uczestniczyły w dzisiejszym bardzo ważnym dla nas i dla nich, myślę, też wydarzeniu. Zorganizowanie czegoś takiego po raz pierwszy w Polsce wymaga jakiegoś doświadczenia? Było jakieś doświadczenie? To znaczy, to nie jest po raz pierwszy, ponieważ my żeśmy zaczerpnęli z przykładów innych szkół, z innych województw. Oni już wcześniej przed nami podjęli taką inicjatywę organizowania turniejów pocztów sztandarowych. My natomiast, czerpiąc od nich jak ze źródła, przygotowaliśmy właśnie nasz pierwszy w województwie lubuskim międzyszkolny turniej pocztów sztandarowych. Dziękuję bardzo. A z kim rozmawiałem? Maria Michajluk, nauczycielka zespołu szkolno-przedszkolnego w Jasieniu. Dzięki. Dziękuję. Nagrody rozdane. Pora się rozstać. Żegnamy Was i dziękujemy, że zechcieliście razem z nami w tak uroczysty sposób rozpocząć świętowanie stulecia odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Prosimy wszystkich o powstanie. Proszę Państwa, że jeszcze jedno zdanie powiem. Pierwsze trudne za nami. Pierwsze trudne za nami. Następne będą. Myślę, że już zaadresujemy zaproszenie do wszystkich szkół z powiatu przynajmniej. I mam nadzieję, że wszystkie nam odpowiedzą, ale na zaproszenie. Podziękować pani Marii Michałek, dzięki inicjatywie której ta uroczystość mogła mieć miejsce. Bo to pani Marysia przyszła do mnie i powiedziała: pani dyrektor, dostaliśmy takiego maila, wchodzimy w dom. Ja mówię: wchodzimy. I pani Marysia zmontowała ekipę współpracowników, więc pani Ele, panią Elżbietę Michałowską, panią Małgosię Szewczyk-Sokalską i jeszcze wiele innych koleżanek.
baczność do hymnu szkoły. Baczność, poczty sztandarowe, sztandary.